Witajcie, nazywam się Zyta Czechowska, jestem nauczycielem, pedagogiem specjalnym. Od wielu, wielu lat wdrażam w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przeróżne rozwiązania technologiczne, nowinki edukacyjne po to, żeby urozmaicić zajęcia, po to, żeby uczniów zaktywizować. Dla mnie najważniejsze w pracy jest to, żeby to uczeń działał, to, żeby to uczeń był w centrum i to, żeby to uczeń mógł eksplorować przeróżne obszary edukacyjne. Chciałabym polecić Państwu fantastyczne narzędzie, interaktywną podłogę smart. Z której korzystam w zasadzie od wielu, wielu lat z moimi uczniami na zajęciach edukacyjnych, ale również na zajęciach rewalidacyjnych. Pochwalę się, że nawet napisałam innowację pedagogiczną dla uczniów na zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem właśnie tej interaktywności aktywnej podłogi Smart Floor. Teraz drodzy państwo jest niesamowita okazja dlatego że w ramach programu Aktywna Tablica możecie zakupić dla szkół to urządzenie, które jest niezwykłe. Dlaczego niezwykłe? Dlatego że to jedyna w zasadzie na rynku interaktyw podłoga, która pozwala sterować obraz ruchem, w związku z czym uczniowie mają szansę na aktywność fizyczną, na doskonalenie koordynacji ruchowej, na ćwiczenia wzmacniające ich postawę, rozwijające motorykę dużo. A... Również i motorykę małą. Ponadto podłoga interaktywna Smart Floor posiada też specjalny pisak świetlny i też robota interaktywnego, więc możemy tutaj połączyć przeróżne aktywności i każdy uczeń znajdzie coś dla siebie. Ten, który lubi się ruszać, ten, który, który lubi programować roboty i doświadcza przeróżnych przeżyć właśnie z robocikami, ale to co mnie jeszcze ujmuje w tej interaktywnej podłodze, to to, że posiada ona staty. Drodzy państwo, w pracy z uczniami to bardzo ważne, dlatego że po pierwsze możemy jest, jest to rozwiązanie bezpieczne i wiemy, że żaden uczeń tutaj nie uszkodzi nam tego urządzenia. Po drugie, wiadomo, że takie urządzenie w szkole jest jedno, czasami ewentualnie w szkołach, które są bogate dwa i możemy tym urządzeniem dzięki statywowi i możliwości przemieszczania się docierać do przeróżnych klas, sal lekcyjnych, świetlicy szkolnych, na hol szkolny. Ja przyznam, że bardzo często właśnie w ten sposób wykorzystuję tablicę, przemieszczając się do różnych uczniów z różnych klas, do różnych pomieszczeń szkolnych, a to bardzo ważne. Drodzy Państwo, chciałabym polecić przede wszystkim papie, pakiet, Happy Stones, dlatego, że to jest pakiet, który dedykowany jest właśnie w szczególności na zajęcia rewalidacyjne. Ale nie tylko drodzy Państwo, możecie go wykorzystać również efektywnie podczas zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ten pakiet to fantastyczny sposób na rozwijanie koordynacji ruchowej. Tak jak już mówiłam, możemy robić to właśnie poprzez poruszanie własnym ciałem i poprzez właśnie ten bezpośredni ruch, ale również za pomocą świetlnych pisaków. Pakiet rewalidacyjny pozwala również na rozwijanie techniki. Technik szkolnych, co w przypadku pracy z uczniami, którzy, którzy posiadają pewne dysfunkcje, deficyty w zakresie rozwijania technik szkolnych jest niezwykle, niezwykle ważne. Ponadto możemy także rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową, koordynację wzrokowo-słuchową, bo oprócz obrazu, oprócz możliwości. Em, em, Ruszania się, mamy też doznania głosowe, przeróżne dźwięki, muzykę relaksacyjną, zatem każdy znajdzie coś dla siebie. Polecam również ćwiczenia reakcji i spostrzegania, które w przypadku naszych uczniów są deficytowe i pożądane, abyśmy je na wiele sposobów rozwijali. Ale w pracy z uczniami, również podczas zajęć rewalidacyjnych, możemy, drodzy Państwo, rozwijać logiczne myślenie, możemy rozwijać umiejętności w zakresie kodowania, programowania i te pakiety również znajdziecie w interaktywnej podłodze SmartFloor. Nie zastanawiajcie się Państwo, bo program Aktywna Tablica daje wam taką możliwość. Trudno jest zakupić takie fantastyczne urządzenie ze środków szkoły, zatem gdybym miała decydować o tym jakie urządzenie znalazłoby się w najbliższym czasie w mojej placówce na mojej lekcji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale od razu mówię, że nie tylko, bo również uczniowie bez dysfunkcji i deficytów fantastycznie wykorzystają to, to rozwiązanie, kupiłabym właśnie z tego programu interaktywną podłogę SmartFloor. Smart Gdybyście Państwo poszukiwali więcej inspiracji dotyczącej, dotyczących tej właśnie podłogi, to na blogu specjalnie Pl. Znajdziecie Państwo różne rozwiązania, aktywności, prezentacje e, aktywnych, kreatywnych lekcji z wykorzystaniem e, tej podłogi. No i drodzy Państwo, tak jak już wspomniałam, jestem autorką e, innowacji pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne z podłogą Smart Floor, Gdybyście Państwo chcieli takie rozwiązanie wdrożyć w swoich placówkach wtedy, kiedy kupicie już interaktywną podłogę, to możecie skorzystać z propozycji, która zamieszczona jest również na blogu specjalni.pl. Bardzo dziękuję i polecam z całego serca podłogę Smart Floor. Zyta Czechowska.